STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Szanowni Państwo, przed nami, jak już wspominaliśmy, otwierając tą pierwszą część, tą typowo piłkarską, przedmeczową część konferencji, wspominaliśmy, że jest to ostatni mecz sezonu, bardzo ważny mecz, bardzo ważne momenty również dla dwójki naszych piłkarzy, którym kończą się kontrakty i których tutaj dziś w ten specjalny sposób prezes Górnika Zabrze chce uhonorować i chce podziękować za lata spędzone w Górniku Zabrze. Pan prezes przygotował okazjonalne koszulki, które właśnie wręczy Rafałowi oraz Erikowi. Od tego zaczniemy, a za chwilkę przejdziemy już do wyboru. A także jeszcze w takiej sytuacji z taką pamiątką się najlepiej wspomina, o której będzie zawsze ciężko. 2010 wrzesień to był pierwszy mecz w młodej ekstraklasie przeciwko GKS-owi Bełchatów. Pierwszy mecz Rafała, pierwszy mecz Erika. 2015 luty, zremisowany 1-1 mecz z Koroną Kielce. Ponad 3 lata gry i reprezentowania barw Górnika Zabrze. Koszulki wręczone, bardzo proszę o to, abyśmy wzięli. No i już teraz to, co pan prezes przekazał po cichu zawodnikom, czyli te podziękowania, no prosimy już teraz w takiej oficjalnej formie do mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Tak, jest to dla nas, dla klubu, dla mnie też osobiście szczególny dzień. Nie mogę powiedzieć, że wesoły, ale na pewno bardzo istotny. Chcieliśmy w ten sposób uhonorować, pożegnać, mam nadzieję, że nie na zawsze, bo oczywiście kontaktów nie zrywamy w żaden sposób, pożegnać dwóch piłkarzy, którzy kończą w tym sezonie grę w Górniku Zabrze. Piłkarzy, którym Górnik bardzo dużo zawdzięcza i których kibice na pewno będą świetnie pamiętać i dobrze wspominać i te wspomnienia nosić w sercu. Cóż, przychodzi taki moment w karierze każdego zawodnika, ale także w karierze zawodowej każdego człowieka, że jakiś etap się kończy, kolejny się zaczyna. Mamy nadzieję, że ten etap końca na zawodnicy, końca przygody z Górnikiem, gry w Górniku, związania z Górnikiem, przeżycia tych wszystkich wspaniałych chwil, których na pewno było więcej, że będą wspominać dobrze, że będą dobrze wspominać zabrzeńską publiczność, że dobrze będą wspominać konferencje prasowe z Państwa udziałem. Chcemy życzyć im wszystkiego, nawet co najlepsze w dalszej karierze. Ze strony klubu na pewno, z naszej strony będzie kontakt, na pewno jeżeli będzie potrzeba jakiegokolwiek wsparcia, to z naszej strony na pewno zawodnicy je otrzymają. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze oddam Państwu głos, po jednym pytaniu sobie przygotowałem dla naszych zawodników. Rafał, zacznę od Ciebie. 2010 rok, rozpoczynałeś się od sukcesów juniorskich, młoda ekstraklasa, po drodze druga drużyna, szli w dorosłej piłce również na wypożyczeniu w Rybniku, no i teraz jesteś już piłkarzem ukształtowanym, reprezentantem Polski. No jest o czym opowiadać przez te 8 lat spędzonych tutaj w Zabrzu. No tak, dokładnie te 8 lat w Górniku naprawdę były dla mnie szczególnym czasem. No i chciałbym podziękować wszystkim osobom, którzy przyczynili się do tego, że mogłem być częścią tak wielkiego i utytułowanego klubu. Chciałbym podziękować prezesom, trenerom, wszystkim pracownikom, kolegom z drużyny, że mogłem dzielić z nimi szatnię. W Górniku to był dla mnie zaszczyt. Serdeczne też podziękowania dla kibiców, którzy zawsze byli z nami, w tych gorszych i w tych lepszych momentach.
ale przyszedł czas na kontynuację tego, tej mojej przygody z piłką, no i czas na nowe wyzwania. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękujemy. Erik, teraz dla Ciebie pytanie. No spędziłeś już ponad 3 lata, wspomniałem, że w lutym 2015 roku to był Twój pierwszy mecz z Koroną Kielce. Które spotkanie, które mecz z Twoim udziałem wspominasz jakoś szczególnie rozegrane oczywiście w barwach tutaj Górnika Zawrze? Każde jedno spotkanie rozegrane w Górniku było dla mnie specyficzne i zawsze się starałem tutaj zostawić zdrowie, nawet go nie zostawiłem, bo przez kontuzję tego nie mogłem tutaj pokazać swojego potencjału na 100%. Ale jak mówię, każde jedno spotkanie dla mnie było niesamowite i dziękuję właśnie całemu zarządu, który mnie tu dostał do klubu, Krzysiuma, jemu najwięcej chyba. No i wszystkim właśnie, którzy mnie tutaj lubili, myślę, bo się tu czułem bardzo dobrze i będę wracał na pewno. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pytania dla pana prezesa. Na Funduszu Ligi Zachodniej ja bym jednak od Rafała Kurzawy zaczął. To pytanie, gdzie będą te nowe wyzwania, czy może już ujawnić? Znaczy, ja się skupiam na najbliższej przyszłości. Najbliższa przyszłość to jest mecz z Wisłą Kraków. No i też nie ukrywam, z niecierpliwością czekam na ten jutrzejszy dzień i ogłoszenie tej 28-osobowej kadry przez selekcjonera. Leszek Błażyński, Przegląd Sportowy, czyli na dziś pan nie ma jeszcze nowego klubu? Skupiam się na najbliższej przyszłości, więc mecz z Wisłą i jutro ogłoszenie tej 28-osobowej kadry. Jak pan spogląda na swój okres w Górniku Zabrze, co takiego było najlepszego podczas tego pobytu, a co było takiego najgorszego, kiedy pan grał w Górniku? No na pewno raz było lepiej, raz gorzej. Gorszym momentem było to, że ten spadek, który bolał każdego zawodnika. Było poczucie winy w każdym z nas i chęć jak najszybszego powrotu do tej ekstraklasy. No i właśnie powrót do ekstraklasy właśnie był ten fajnym momentem. Bardzo proszę. Takie pytanie, że to, skoro pan gdzie kontynuował wyzwania, to była jakieś wahanie, czy tu zostać, czy po prostu od razu no, było już wcześniej wiadomo, że dokończy pan kontrakt i czas zmienić klub? Taką decyzję podjąłem, że chcę spróbować swoich sił w innej lidze niż Polska. No, a gdzie? No to jeszcze zobaczymy. Proszę bardzo. Rafał, ten sezon, te wyniki, szczególnie ta liczba asyst, to dla samego Ciebie to jest jakieś takie zaskoczenie, czy gdzieś tam no, czułeś przed rozgrywkami, że to może być taki przełomowy rok dla Ciebie? Zawsze gram dla drużyny i od tego zaczynam, że najważniejsze jest dobro drużyny, a asysty bramki to już jest dodatek do tego. Najważniejsze, żeby drużyna wygrywała. Czy są jeszcze pytania? Pytanie do Erika Gendela. Gdzie będzie pan grał teraz? No wiem, na razie nie mam nic konkretnego. Dla mnie ważne jest to, by grali, tak? Tutaj tej możliwości już nie będzie, niestety. Ale coś się kończy, coś nowego się zaczyna i się cieszę nawet na nowe wyzwanie, które jest przede mną i mam dużą motywację pokazać, że nie stanę na to, pokażemy się na wysokim poziomie. Mam pytanie do pana prezesa. Czy pan więcej takich momentów przeżyje teraz, Rosta, z piłkarzami? Ja oczywiście nie umiem na to odpowiedzieć do końca, czy przeżyję więcej takich momentów i nie zakładam. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do prezesa odnośnie tego Hiszpana Jimeneza. Co pan może na dziś powiedzieć o nim? Czy nic. Nic. A odnośnie transferów, wspominał pan, że to okienko transferowe będzie
większe, no takie dla was, niezimowe, kiedy pozyskaliście 3 piłkarzy? Macie jakiś plan, że macie pozyskać, nie wiem, 4-5 zawodników? No wiadomo, że 2 już dzisiaj wiemy, już nie będzie w zespole. Mamy oczywiście plan, natomiast muszę powiedzieć konsekwentnie, tak jak zawsze na to odpowiadam, dopiero jeżeli będą jakiekolwiek konkrety, klub będzie komunikował o tym, kto będzie w przyszłym sezonie grał w Górniku Zabrze. Czyli przesądzenie o odejściu Damiana Kądziela do Lecha Poznań jest przedwczesne? Zdecydowanie, jeżeli mówimy o odejściu zawodnika po wpłacie kwoty jako klauzuli odstępnego, to musi dojść do wpłaty kwoty tytułem klauzuli odstępnego. Ja bym pana Rafała pytanie, na pewno jest stres przed jutrzejszym dniem, prawda? Nie wiem, czy stres, na pewno wielkie, takie, mogę powiedzieć, oczekiwanie na to ogłoszenie. Wiadomo, każdy zawodnik chciałby się w tej 28-osobowej kadrze znaleźć, no i myślę, że przez to tak czekam z niecierpliwości. Już pan sprawdzał, jak wyglądają stadiony w Rosji? Jakieś inne takie informacje dotyczące mundialu? Nie wybieram tak daleko. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania? Panie prezesie, jeśli chodzi o Rafała, to wiadomo, podejmowaliście próby. Proszę powiedzieć, jak, nie wiem, uchyliście rąb na tajemnicy, jak to wyglądało? Ile było prób gdzieś, no, złożenia mu oferty nowego kontraktu i... Ja myślę, że dzisiaj możemy to traktować w kategorii przeszłości. Tak, rozmawialiśmy, to Rafał może potwierdzić, że tych rozmów było naprawdę kilka. Oferty rzeczywiście składaliśmy, ale ostatecznie podjął taką decyzję, że chce sprowadzić lidze zagranicznej. Tak jak powiedział wcześniej, więc nie doszło do przedłużenia kontraktu. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, bardzo gorąco dziękuję. Przypominam, spotykamy się w niedzielę na meczu z Wisłą Kraków. Dziękuję bardzo, zapraszamy na mecz. Trzymajcie się. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.